Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj naszym gościem jest znany całemu światu Piotr Koper, inicjator zbadania ukrycia, miejsca ukrycia tak zwanego Złotego Pociągu. Witam pana serdecznie, panie Piotrze. No cóż, pierwsze próby odkrycia tego miejsca, gdzie według panów był zakopany pociąg. On tak umownie jest nazwany Złoty, prawda? Bo to... Dobrze by było, gdyby był. Dobrze by było, gdyby... Ale tak naprawdę jaki on może być? Jak panowie przypuszczacie? Czy to pancerny, czy albo jakiś pancerny, skład osobowy? Czy albo jakie pancerny, to? Albo sztabowy. Tak jak od początku to utrzymywaliśmy. Ale na pewno nie jest złoty, niestety. Na pewno nie jest złoty. No szkoda trochę, ale może, kto wie, bo zobaczymy. Tak chyba do końca to nie jest zbadane. Jeszcze kilka tygodni będziemy wiedzieć dokładnie. Panie Piotrze, ten rok 2015, państwa zgłoszenie i potem cała ta historia, która się coraz mocniej rozkręcała i tak jak mówię, cały świat się nią zainteresował. Trochę czasu od tego minęło i te pierwsze wyniki waszych badań, waszych poszukiwań, no nie napawały optymizmem. Znaczy pierwsze wyniki, one się nie zmieniły, bo one były te, zrobione w 2014. Takie te geologiczne. W 2014 roku zrobiliśmy pierwsze badania, potem była seria drugich badań, nieinwazyjnych i te badania nieinwazyjne potwierdziły to, co robiliśmy w 2014 roku. Mhm. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką akcję już konkretną, akcję czyli konkretną, czyli odsłonięcie tego miejsca, zrobienie wykopów. Ale jednak te wykopy nam nic nie pokazały. To znaczy nie pokazały nam infrastruktury, nie pokazały nam pociągu. Tego poszukiwanego tunelu nie pokazały tego. Myśleliśmy, że przy tych 6 metrach, na których mamy zgodę, do których mogliśmy kopać, że jednak coś nam odsłoni, że jednak coś nam... Że cokolwiek, bo ja pamiętam, że była mowa o 8 metrach, prawda? Panowie tak, taką tezę tak, postawili, że to na głębokości ale 6 8. metrów mieliśmy zgodę na wykopy. Powyżej 6 metrów są już głębokie wykopy. One już to się... Jest one całkiem inna procedura. Inna procedura i poza tym nie dostalibyśmy zgody tam na głębokie wykopy, bo to są i dodatkowy sprzęt. On musi mieć, koparki muszą mieć dużo większy wysięg, a tam mamy bardzo nisko tą linię średniego napięcia. Dlatego nie było możliwości nawet starać się głębiej. Ale byliśmy przekonani, że te 6 metrów gdzieś nam coś pokaże. Że coś będzie. Jednak nie pokazało. No właśnie, i co w tym momencie, jaką pan podjął decyzję w tym momencie? Bo takie to zniechęcające było, prawda? Tyle sił, środków, pieniędzy własnych, bo przypomnijmy, że to jest całkowicie państwa prywatne przedsięwzięcie i tutaj żadne publiczne pieniądze nie wchodzą w rachubę. Tylko pan, sponsorzy, czyli wyłącznie prywatne środki. Wyłącznie i prywatne to się środki. Tak, i te pierwsze bardzo kosztowne badania nic nie pokazały. Co pan wtedy pomyślał? Jak pan zareagował na to, że no nie ma, nic się nie znalazło? Tak nie jak, było to tak pewnie. Jak w przysłowiu, nie tak było jak to w przysłowiu, miłe. Że porażka jest sierotą, prawda? A sukces ma wielu ojców. A sukces ma wielu ojców. Dlatego szukałem następnych rozwiązań. Następnych, bo. Bo ten temat nie zrezygnował nie, pan jednym nie, słowem. Ten temat nie jest zakończony. Te wykopy, które możemy teraz powiedzieć, że nie przyniosły pożądanych efektów. Bez tych wykopów nie dałoby się przygotować tak dokładnie. Czyli teraz do czegoś się przydały. Tych badań, które robimy teraz. Mamy doskonale geologię tego terenu. Wiemy, gdzie Bo można ją było zobaczyć na własne oczywiście, oczy. Że tak. Dlatego można powiedzieć, no nie udało się. No bo faktycznie pociąg nie wyjechał, tunelu nie znaleźliśmy. Ale dzięki tej akcji
mogłem doskonale się przygotować do tych badań, które są teraz, nie popełniając, tak mam nadzieję, żadnego błędu. No tak, no bo byliście Państwo pionierami. Nikt wcześniej takiej akcji nie podjął, bo no nie było klimatu. Nie było trudno angażować w to publiczne pieniądze, bo rzeczywiście zawsze są ważniejsze wydatki. To była tylko i wyłącznie Pana decyzja. Co wyniknęło właśnie z tej przeprowadzonej akcji? Co można było, jakie można było podjąć dalsze działania, opierając się na tym, co zrobili Państwo wcześniej? No właśnie. Zaprosiłem do współpracy Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych z Warszawy. Najlepsi specjaliści w Polsce. Jeżdżą po całym świecie, szukają złóż ropy, wody, węgla. Po rozmowie właśnie z dyrekcją podjęliśmy decyzję, że będziemy razem prowadzić dalsze badania. A nie było oporu ze strony tej firmy, bo no wszelkie dotychczasowe czynności, badania jednak wykazywały, że nic tam nie ma. Taki był ten pierwszy wniosek, czyli taka firma też musi mieć jakieś podstawy do rozpoczęcia działań, prawda? Więc jednak Po przedstawieniu mojego punktu widzenia, po przedstawieniu tego, co zostało zrobione, a co nie zostało zrobione, bo niestety dużo rzeczy nie dało się zrobić. Ograniczyła nas skała, ograniczyły nas trakcja, która bardzo nie mogliśmy się zbliżyć. No właśnie, bliżej, to nie był taki ugór, tylko tam się dużo dzieje. To jest jeden z najtrudniejszych terenów, jaki sobie można wymarzyć do tego typu działań. Oczywiście, że tak. Są tematy, że prowadząc badania występuje jakaś trudność, jakaś okoliczność, coś. No coś, i wtedy, co przeszkadza. Wtedy myślimy, zrobimy to tak albo zrobimy to tak. A tutaj występują wszystkie. Jakie można wymyślić w przyrodzie właśnie problemy, które mogą się zdarzyć przy badaniach, tutaj są. Dlatego musieliśmy całkowicie zmienić myślenie na ten temat, ale jednak argumenty, które przedstawiłem, wyniki po poprzednich badań, które były. No i przede wszystkim też relacje świadków i ten wasz materiał, który mieliście, prawda? Tak, który był w ogóle podstawą. Skłoniły to przedsiębiorstwo do tego, że jednak będziemy szukać. Będziemy szukać razem i będziemy szukać dużo głębiej, czyli na 20 metrów schodzimy w głąb. Ale wspomniał Pan, że to są już nieinwazyjne badania. Nieinwazyjne, czyli... ale 20 metrów w głąb prześwietlimy dokładnie teren. Tak jak obiecałem na samym początku, że albo odkryjemy tą tajemnicę 65 kilometra i będziemy wiedzieć na pewno, tak, co tam jest, albo czego nie ma. Albo nie ma, ale to będzie definitywne, bez żadnych już podtekstów, bez żadnych gdybań. A można było jeszcze zrobić to, albo można było jeszcze zrobić tamto, albo wybrać jeszcze jakąś inną metodę. Te metody, które są w tej chwili stosowane i to, co w tej chwili tam się dzieje, to jest absolutny kosmos, XXI wiek. A sam może pan sprzęt, uchylić rąbka tajemnicy? Sam sprzęt, który zjechał, to jest rząd wielkości 2,5 miliona złotych. Kosztowne, nowoczesne urządzenia. Został zaangażowany w te badania. Na czym w tej chwili właśnie polegają te, jakby pan tak mógł nam przedstawić obrazowo, czy to są urządzenia, które jadą tak jak georadar, czy to są inne metody, czy fizycznie się coś wpuszcza w głąb Ziemi? Jak to wygląda w tej chwili? W tej chwili są robione trzy metody. A czwarta metoda jest taka dołożona jeszcze właśnie dla pewności. Przedwczoraj, żeśmy zdecydowali, że będzie jeszcze jedna metoda, ze względu na to, żeby absolutnie wykluczyć błąd.
Absolutnie. Bo każda z nich działa na innych zasadach, tak prawda? jest. I one się potem Tak powinny jest. To są pokryć. metody geofizyczne, tak jak gradient pionowy, tak jak elektroporowa tomografia gruntu. I najdroższa z tych wszystkich metod, najbardziej pracochłonna, najbardziej angażująca czas ludzi, to jest właśnie mikrograwimetria. I tą mikrograwimetrią będziemy mieli dokładnie przeczesany cały teren. Kilka tysięcy punktów pomiarowych. Czy to jest jakieś urządzenie, które wypuszcza jakieś fale, bo tak sobie to wyobrażam w głąb? Mierzy zmienne pole, zmieniające się pole grawitacyjne. I daje jakiś obraz, tak? Tak, dokładnie daje obraz. Panie Piotrze, bo wiem, że te badania już trwają trochę, prawda? Bo pan zaczął je jakiś czas temu. No teraz już drugi tydzień. Drugi tydzień. A wcześniej w maju przygotowywaliśmy te badania. Też przez cały tydzień przygotowywaliśmy sprzęt, kalibrowaliśmy, szukaliśmy punktu osnowy geologicznej, jeździliśmy, sprawdzaliśmy teren, sprawdzaliśmy sprzęt, czy może jeszcze zastosować inną metodę, czy taką. Także można już powiedzieć, że to już 3 tygodnie trochę bite trwają. I właśnie w związku z tym, że trochę już trwa, czy coś nowego się pojawiło? Czy sprawdza się ten pana pomysł, żeby wejść głębiej innymi urządzeniami i jeszcze raz zbadać to miejsce? Czy o czymś nowym można już dzisiaj mówić po tych wstępnych pierwszych badaniach? Wygląda to tak, że pierwsza była zrobiona bardzo dokładna geodezja. Nie tylko liniowa, ale też wysokościowa. Każdy punkt jest dokładnie umiejscowiony ze swoją wysokością i ze swoim położeniem umieszczonym na mapie. Tych punktów jest kilka tysięcy. To jest parę tysięcy palików geodezyjnych opisanych, onumerowanych. I na tych punktach pomiarowych są przykładane poszczególne instrumenty w zależności od tego, jaka metoda jest stosowana. I na podstawie tej dokładnie zrobionego planu i na podstawie tej geodezji są aktualizowane dane. Codziennie, z każdego dnia. Profil 4, profil 5, profil 9, profil 8, który jest wprowadzany sukcesywnie jeszcze po pracy. Fachowcy przyjeżdżają, muszą to wszystko zgrać, muszą to wysłać do Warszawy albo do Krakowa, bo pracujemy z dwoma ośrodkami. Jeszcze pracujemy też z ośrodkiem wrocławskim, także cała Polska jest praktycznie zaangażowana w to wszystko. Te dane są przesyłane dalej. One są opracowywane, że tak powiem, na surowo, na początku. Pierwsze takie wyniki. I patrzymy, czy coś... Jakaś nam się tutaj mucha przyplątała. Nie patrzymy na te dane na razie tak, żebyśmy wiedzieli, o, tutaj stoi pociąg, tylko patrzymy, ja rozumiem. Patrzymy na te dane w ten sposób, czy one są poprawne. Czy nie ma gdzieś, czy nie ma jakiejś anomalii, czy nie ma jakichś zakłóceń? Czy one nie są zafałszowane, czy sprzęt był dobrze ustawiony, czy coś się nie wydarzyło po drodze, że któregoś profila nie widzimy, albo któregoś punktu nie widzimy. Pod tym względem jest to w każdy dzień do późnej nocy sprawdzane i na następny dzień mamy już dane z powrotem i mamy już odczyt i wiemy, aha, jest trzeba obraz. Poprawić na czwartej linii, trzeci punkt, albo trzeba coś jeszcze dorobić, albo coś trzeba jeszcze zrobić, zanim pójdziemy dalej. Czyli to jest taka dalej. Żmudna praca badawcza, taka no wręcz naukowa, powiedziałabym to w tej jest, chwili. To jest bardzo, to jest, no tak jak powiedziałem, no, to jest XXI wiek naprawdę, to co tutaj się teraz dzieje na 65 kilometrze, to jest koloracja trzech, czterech metod, no i w którymś miejscu, jak one się spotkają, no to wtedy będą następne dwie metody wprowadzone, czyli będzie albo metoda sejsmiczna do sprawdzenia tego, albo będzie sondowanie elektroporowe. Najprawdopodobniej na początku będzie sondowanie elektroporowe. Już w tych miejscach będą zbijane specjalne sondy, które na podstawie specjalnych algorytmów, rozstawów, które są znane naukowcom,
dokładnie prześwietlą ten teren właśnie w tym miejscu, gdzie się te wszystkie metody nam spotkają. A myślę, że takich miejsc będzie kilka. Jakie są plany Państwa na najbliższe dni? Bo to rozumiem, że to się toczy w tej chwili i oczywiście jest jakoś zaplanowane. Czy to jest, czy jest termin, czy dopóki nie zostaną wykorzystane wszystkie dostępne metody, tam będziecie to badać? Termin mieliśmy do końca czerwca. Poprosiliśmy konserwatora zabytków, żeby nam ten termin przedłużył. O przedłużenie. Do końca lipca. I PKP, i konserwator wyrazili zgodę. Także... No tak, bo Państwo tam w tej chwili nic nie zmieniacie, nie kopiecie, nie rujnujecie, tylko po prostu chodzicie z aparatami. Tak. I ile trzeba będzie poświęcić czasu? Tyle się poświęci. Ale będziemy wiedzieć dokładnie, doskonale, jasno. Co tam jest w tym miejscu? I dlaczego? Do głębokości 20 metrów. Tak, to, że to już powinno dać odpowiedź. A proszę powiedzieć, czy w tej chwili tam udaje Wam się spokojnie pracować? Czy jesteście oblegani przez media i gapiów? Czy już opadło trochę napięcie? Media są zainteresowane, przyjeżdżają tam co jakiś czas. Sympatycy tego całego przedsięwzięcia też się pojawiają. O, to też jest tak, cała gromada takich po drugiej osób. Stronie, ale ogólnie jest spokój. I nie przeszkadza Wam można, nic w pracy? No jest taki fajny klimat do roboty, że tak powiem. Bo to nadal jest drążenie tajemnicy. Tak, jest taki dobry klimat do tego, że można spokojnie to jest Pan zadowolony robić. Z tej decyzji, mimo że to są i wydatki duże i czas trzeba temu poświęcić? Cieszy się Pan, że Pan nie zrezygnował? No to byłaby głupota zrezygnować. No to za daleko zaszło. Dojść do jakiegoś momentu, być o czymś przekonanym i potem nagle no nie mam pieniędzy, nie mam tego, nie umiem. No tak, to byłoby takie dołujące, prawda? Czułoby się niedosyt. To jest raz, że czułoby się niedosyt, a dwa, że no, wywołałem jakąś burzę, prawda? Wywołał Pan tak, mega burzę. Wywołałem to jakąś prawda. Burzę, nie spodziewałem się nigdy, że to aż tak będzie wyglądać. I czuje się Pan zobowiązany, żeby ludzkości odpowiedzieć na to pytanie. Coś tak? obiecałem i staram się tego słowa dotrzymać, że będziemy wiedzieć na pewno. Tak, no wiedza to potęga. Proszę powiedzieć, kiedy się spotkamy tutaj u nas w telewizji, żeby już ogłosić wynik? Jest, nie ma, bo to już pewnie będzie wiadomo, prawda? Po skończeniu badań trzeba przyjąć 4-5 tygodni na opracowanie Na opracowanie. Tak, bo to jest tak jak już cały czas nad tymi wynikami siedzi mózg inżynier Cezary Ostrowski, który prowadzi cały jest absolutnym specjalistą od metody mikrograwimetrii właśnie. Tak samo już te wyniki opracowywuje zespół, który jest to, co odpowiedzialny już macie w tej chwili. Za metody elektryczne i następne za metody magnetyczne, dlatego to już się dzieje. Potem te zespoły muszą między sobą podzielić się tak swoimi spostrzeżeniami. Tak, wszystko to ponanosić, no i będziemy widzieć wtedy, będziemy mieli wiedzę, kompletną wiedzę. Nie jakąś szczątkową, że może tam, ale będziemy wiedzieć dokładnie. Wtedy te zespoły wszystkie się spotkają, wszystko będzie naniesione, opracowane już na mapach i burza mózgów, co robimy dalej, w którym miejscu, bo nie w każdym miejscu każdą metodę można zastosować, bo ma właśnie duże ograniczenia. No i wtedy będziemy to grzebać dalej. Rozumiem. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za te informacje dotychczasowe. Dzieje się. Jeszcze nic się nie rozstrzygnęło. Oczywiście jest Pan zaproszony do nas stale. Bardzo, bardzo liczymy na Pana relacje i przede wszystkim będziemy czekać nadal na ostateczny wynik Państwa badań. Będziemy czekać w napięciu. Dzisiaj naszym gościem był Piotr Koper.
jak wspomniałam, inicjator zbadania miejsca, gdzie prawdopodobnie jest ukryty niemiecki pociąg z czasów wojny, umownie zwany złotym pociągiem, a czy on jest złoty, to się dopiero okaże i z tego, co mówił pan Piotr, wynika, że to już będziemy wiedzieć na pewno. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.